każdy z nas doświadczył Twojej bliskości. Ja się o to modlę, aby słowo, które będziemy dzisiaj rozważać, mogło dotykać serca każdego z nas. Mogło być pokarmem, mogło być uleczeniem, mogło być siłą, mogło być przełomem. Dlatego, że Ty jesteś dobrym Bogiem. Ty chcesz się dzisiaj spotykać ze swoim ludem, ze swoim Kościołem. I ja Ci dziękuję, Panie, że dzisiaj możemy się tutaj stawić na tym miejscu, aby doświadczać Twojej obecności. Bądź błogosławiony. Panie, modlimy się o Twoją obecność, Duchu Święty, o Twoją wolność, o Twoje działanie, o to, aby każda część z nas, cząstka w nas mogła Ciebie wywyższyć, aby przyjść przed Boży tron z należną czcią, z należnym szacunkiem, uwielbieniem, ale też i odwagą, bo to jest tron Ojca. To jest tron dobrego Ojca, który dzisiaj słyszy Ciebie i mnie. To jest tron dobrego Ojca, który ma dzisiaj odpowiedź dla Ciebie i dla mnie. To jest tron dobrego Ojca, który ma dzisiaj rozwiązanie dla Ciebie i dla mnie. Panie, niech Słowo będzie posileniem, niech będzie przewodnikiem ku temu. Niech Tobie będzie wszelka chwała, cześć i uwielbienie. Amen. I dzisiaj, kiedy Sylwia modliła się i prowadziła też uwielbienie, wzywała Boga przełomów. Baal Perazim, Bóg przełomów, to jest Bóg, który dotyka, dotykał i będzie dotykał naszego życia. I kiedy z taką ufnością przychodzimy przed Jego tron, to On chce się nam objawić właśnie w ten sposób, że to jest Bóg, który dokonywał wiele zmian w naszym życiu, wprowadzał nas w synostwo, wprowadzał nas w dziedzictwo i ma każdego dnia dla nas więcej. Bóg przełomów. I ja wierzę, że absolutnie każdy z nas doświadczał w swoim życiu takiego Boga, Boga przełomów. Doświadczałem ja, doświadczałeś ty, bracie, doświadczałaś ty, siostro. Nawet jak ci się wydaje, że nie miałeś takiego spotkania, to pomyśl dobrze, bo już samo to, że oddałeś życie Chrystusowi, samo to, że twoje i moje grzechy zostały przebaczone, jest wystarczającym powodem, aby nazwać Pana Bogiem przełomów twojego i mojego życia. I On chce się nam takim objawić, ale ja wierzę, że On też chce, abyśmy pamiętali o Nim, abyśmy pamiętali o tych przełomach w naszym życiu, abyśmy przypominali sobie i łatwo nie zapominali, bo wiecie, człowiek ma taką tendencję, że kiedy idzie do przodu, kiedy spotykają nas coraz to nowe życie, rzeczy, a idziemy w coraz szybszym tempie, ten świat po prostu ma zawrotne tempo, praca, obowiązki i wszystko to, co się dzieje, mamy tendencję, żeby zapominać o tym, co się wydarzyło. Mamy tendencję o tym, żeby zapominać, że mamy Boga przełomów w naszym życiu, konkretnym życiu, a to daje siłę. I to daje nadzieję i to daje wiarę, że jeżeli Bóg przełomów był ze mną w czasie przeszłym, to znaczy, że On też będzie w czasie przyszłym, bo On się nie zmienia. My się możemy zmieniać, ale On się nie zmienia. I dzisiaj na początku, kiedy ja to zwiastowanie nazwałem takim może tytułem, który być może nie do końca w tej chwili będzie jeszcze jasny, ale wierzę, że on się obroni. 12 kamieni naszego chrześcijańskiego życia. Ale zanim przejdziemy do tych kamieni naszego chrześcijańskiego życia, chciałem przytoczyć historię ze Starego Testamentu, która jest zapisana w księdze Jozuego w 4 rozdziale, wersety tam od 5 do 9. Chciałem przytoczyć tą historię, bo ona pokazuje, czego Bóg wymaga od swojego ludu. A w związku z tym, że Bóg się nie zmienia i tak jak On prowadził swój lud w Starym Testamencie, ja wierzę, że On też prowadzi w Nowym Testamencie. I posłuchajmy, przeczytajmy razem te parę wersetów, będę się chciał od nich odnieść. A więc Księga Jozuego, rozdział 4, od 5 wersetu. I powiedział Bóg, w domyśle, tak? Bóg powiedział, przejdźcie przed skrzynią Pana waszego Boga na środek Jordanu, niech każdy z was weźmie na ramiona jeden kamień, stosownie do liczby plemion Izraela. Niech te kamienie będą dla was znakiem. Gdy kiedyś wasi synowie zapytają, co oznaczają dla was te kamienie, odpowiecie im,
że gdy skrzynia przymierza z Panem przechodziła przez Jordan, wody rzeki zostały przez nią odcięte. A te kamienie mają Izraelitom przypominać o tym na wieki. Izraelici uczynili zatem tak, jak nakazał Jozue i wydobyli ze środka Jordanu 12 kamieni, jak Pan polecił Jozuemu stosownie do liczby plemion Izraela. Następnie przynieśli je ze sobą na miejsce, gdzie się zatrzymali na nocleg i tam je złożyli. 12 kamieni Jozue postawił też na środku Jordanu, w miejscu, gdzie stały nogi kapłanów niosących skrzynię przymierza. Pozostają tam one do dnia dzisiejszego. I wiecie, tą historię ja już czytałem wiele, wiele razy, ale kiedy ostatnio czytałem ją ponownie, otworzyły mi się oczy, bo ja dopiero zobaczyłem, że tutaj nie jest 12 kamieni, ale tu są 24 kamienie. Dlatego, że mówi Jozue o dwóch miejscach, gdzie te kamienie zostały złożone. Te kamienie zostały złożone w rzece, jako 12 kamieni, i te kamienie zostały złożone na brzegu, w miejscach ich obozowania, również 12 kamieni. A więc Pan nakazał Izraelowi jako znak, jako coś trwałego. Kamień to jest coś, co przetrwa, co jest odporne na jakąkolwiek zawieruchę atmosferyczną. A więc znak twardy, mocny, jako pamiątkę dla innych, złożyć te kamienie. I miała to złożyć cała społeczność Izraela. Takie kamienie wyznaczają też ślad po naszej drodze. Po naszej drodze chrześcijańskiego życia. Bóg mówi do nas czasami: zatrzymaj się. Czasami pomyśl, policz błogosławieństwa. Czasami przypomnij sobie, jak cię prowadziłem w swoim życiu. Dlatego to jest nawiązanie też do tego, co powiedziałem na początku. Żebyśmy łatwo nie przechodzili nad rzeczami, które Bóg jako cud wydarzył w naszym życiu. A więc czytamy o dwóch kompletach kamieni, nie o jednym. Jeden komplet był w Jordanie, w rzece. Po przejściu Izraelitów on został zalany wodą. Wiemy, że kiedy Izrael się przeprawił, kiedy święta Arka też została wyniesiona, to Jordan z powrotem wypełnił się wodą i te 12 kamieni znikło. I one były niewidoczne. Tam, gdzie dokonał się Boży cud, gdzie nogi kapłanów stały, gdzie Izrael mógł przechodzić przez suchą stopą przez rzekę. Zostały one tam położone na znak tego cudu i przejścia suchą stopą. To był znak wewnętrzny. Ich już potem nie było widać. Drugi komplet kamieni, wyniesiony z tej samej wody, mający to samo pochodzenie, też z miejsca, gdzie stały nogi kapłanów. A więc drugi komplet kamieni został ustawiony na brzegu i musieli je ustawiać naczelnicy rodów. Nie Jozue. Jozue im to przekazał, Bóg to nakazał, ale kamienie znosili to przewodnicy czy naczelnicy rodów po to, aby każdy z Izraelitów, aby każdy w każdym plemieniu mógł się utożsamiać właśnie z tym znakiem. Każdy z nas musi mieć udział w takim składaniu, takie powszechne świadectwo. Tego nie można zrobić grupowo, tego nie można zrobić za nas jako Kościół. Ty i ja, bracie i siostro, w swoim życiu musimy mieć te ślady na zewnątrz i musimy mieć te ślady wewnątrz złożonych kamieni. Te kamienie są na świadectwo Bożego działania w nas, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Bóg widzi nasze serca, Bóg widzi nasze wnętrze. On wie, kto jest Jego, ale ludzie też na zewnątrz powinni doświadczyć naszego przemienienia, czyli to, co jest w środku, powinno promieniować na zewnątrz. Dlatego te kamienie zewnętrzne są takie ważne. O nich dzisiaj będziemy mówili. Ten Boży odcisk, którego doznaliśmy na swoim życiu, on musi mieć swoje świadectwo wewnętrzne i musi mieć swoje świadectwo zewnętrzne. A więc kiedy Bóg dotyka pojedynczego człowieka, to następuje zmiana i to musi być zmiana widoczna. Wiecie, o czym mówię. Każdy z nas, ja wiem po swoim życiu, jak ono wyglądało przed nawróceniem, kiedy byłem daleki od Bożych dróg, i jak ono wygląda
wyglądało potem. Kiedy Jakub udawał się w drodze, kiedy uciekał Jakub, patriarcha, o nim mówię, do Labana, do swojej rodziny i kiedy, przepraszam, kiedy już wracał i miał się spotkać ze swoim bratem i wołał do Boga o jego błogosławieństwo, o to, żeby mu błogosławił i całą noc tam mamy opisaną tą sytuację, kiedy się szamotał z aniołem i powiedział, że nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Bóg przyjął to usilne jego wołanie, a na znak tego, jak pamiętamy, jak wiemy, jego kość, jego wewnętrzna kość została przetrącona, więc utykał. To był ślad zewnętrzny, że Boża obecność dotknęła jego życia. Ja wierzę, że każdy z nas dla Boga ma przeznaczone te kamienie wewnętrzne. Inni ludzie je nie widzą. Moment naszego nawrócenia, oddania swojego życia, on z zewnątrz nie jest widoczny. To jest świadectwo dla Boga. To jest to obrzezanie naszego serca dla Boga. I to są te kamienie wewnętrzne. One są zalane wodą, one są niewidoczne. Ale słabo by wyglądała nasza wiara chrześcijańska, gdyby na zewnątrz nie zostało położone świadectwo to, co się wykonało dzięki Bożej łasce w środku. Dlatego te kamienie wewnętrzne i te kamienie zewnętrzne zobrazowały mi, do czego Bóg nas powołuje. Do świadectwa, do chodzenia Jego drogami i po to, abyśmy mogli sami też weryfikować tą naszą drogę, czy idziemy właściwą ścieżką, czy odpowiadamy na Boże wyzwania, czy odpowiadamy na Boże standardy. Może otwórzmy teraz jeszcze Księgę Jeremiasza. I tu jest zapisane w 6 rozdziale takie słowo, w 6 rozdziale 16 werset Księga Jeremiasza. Tak mówi Pan, przystańcie na drogach, popatrzcie, zapytajcie o odwieczne ścieżki. Która droga wiedzie ku dobremu? Idźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla swojej duszy. To może do tego momentu. Wiemy, że lud izraelski powiedział, że nie pójdziemy. Ale tu jest zachęta do nas, abyśmy w naszym już chrześcijańskim życiu mogli się zatrzymać czasami i popatrzeć, Panie, czy te moje kamienie są ułożone i czy one są widoczne? Czy one są widoczne też dla innych ludzi? Ja wiem, Boże, że Ty widzisz moje serce. Ja wiem, że Ty widzisz te moje wewnętrzne kamienie. Ale one są dla Ciebie widoczne. Czy mogę się przejrzeć w Twoim słowie? Czy możesz mnie, Boże, zweryfikować? Czy moja droga idzie właściwą ścieżką? Czy to, co Ty kładziesz przed moim życiem, jako wyzwanie, jako te kamienie, czy one są moim udziałem? Chciałem dzisiaj właśnie do takiej refleksji każdego z nas i siebie też, bo wiecie, że jeżeli się ktoś przygotowywuje, to najbardziej dotyka go to słowo. I chciałem każdego z nas zachęcić, abyśmy mogli przejrzeć się dzisiaj w Bożym Słowie, bo odnajdujemy te kamienie w Nowym Testamencie. Zaraz przejdziemy do nich i co ciekawe, ich też jest 12. Ja nie wiem, czy to było tak specjalnie ułożone, ale ich też jest 12. 12 prawd takich, jako wyzwania dla chrześcijańskiego życia, które dotyczą nie tyle życia obrzezanego przed Bogiem, czyli tej wewnętrznej relacji, ale które dotyczą życia takiego zupełnie praktycznego naszego, które my podążając tą drogą właśnie dokonujemy. A więc przejdźmy już może do tych kamieni nowotestamentowych. One są zapisane w liście do Hebrajczyka pomiędzy 12 a 13 rozdziałem. Dlaczego to taki przeskok między 12 a 13? No dlatego, że kiedyś jak w oryginale list do Hebrajczyka, zresztą każdy inny list był pisany bez podziału na rozdziały. Kwestia rozdziałów, to chciałem tylko przypomnieć jako wyjaśnienie, została dodana przez tłumaczy. Każdy list, każda Ewangelia, jak ona była napisana ciągiem, więc przemieścimy się pomiędzy końcówką 12 rozdziału, a częścią 13. Pierwszy kamień odnajdujemy w 12 rozdziale, w 14 wersecie. I mamy takie zachęcenie jako pierwszy kamień. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. A więc pierwszy kamień mówiący o pokoju
i mówiący też o uświęceniu. Ja nie chciałbym tutaj rozwijać już sprawę pokoju. Niedawno na swoim zwiastowaniu, kiedy mówiłem o Królestwie Bożym, że Królestwo Boże zasadza się między innymi na pokoju, pokój, sprawiedliwość i radość w Duchu Świętym, pokój starałem się omówić bardziej szczegółowo. Dzisiaj tylko przypomnę, że pokój powinien funkcjonować w życiu chrześcijanina, w życiu wierzącego w trzech obszarach. Pokój w sobie, ze samym sobą, pokój z innymi ludźmi, z braćmi, siostrami i pokój w sytuacjach. Kiedy Bóg wyposaża cię pokojem, ty go będziesz doświadczała na tych trzech obszarach. Nie na jednym. To nie, że ja mam pokój i radość w sobie, a na zewnątrz prowadzę bitwy i wojny, czy jakakolwiek sytuacja zewnętrzna jest w stanie mnie wytrącić z równowagi. A więc pokój w trzech sytuacjach, w samym sobie, z samym sobą, z innymi. Ale co w takim razie tutaj o uświęceniu? Bo jest napisane, dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. To jest bardzo mocne słowo, bo ono stawia kategoryczny warunek. To nie jest warunek, który możemy sobie spełnić albo nie możemy spełnić. Jest napisane na końcu, bez uświęcenia, czyli bez świętości, nikt nie może zobaczyć Pana. Więc warto się zastanowić na tym, o jakiej świętości tu jest mowa. Tu jest mowa o świętości, którą Bóg oferuje człowiekowi poprzez nowonarodzenie. Kiedy Bóg powoływał nas do naszego życia, miał na myśli świętość. Kiedy Bóg w ogóle stwarzał człowieka, miał na myśli świętość. Kiedy Duch Święty wypełniał człowieka, miał na myśli świętość. I kiedy Jezus umierał na krzyżu, aby swoją krwią przykryć wszystkie nasze grzechy, miał na myśli naszą świętość. Bez świętości nie możemy podobać się Bogu. Ale kiedy mówimy o tej świętości, musimy zdefiniować, gdzie znowu ona funkcjonuje. A więc świętość wynikająca z naszej pozycji. To jest ta świętość, którą my uzyskujemy, kiedy nawracamy się. Kiedy nawracasz się od razu w pierwszym momencie, nawet kiedy jeszcze twoje życie nie jest przemienione do końca, kiedy jeszcze nie zdążyłeś ogarnąć swoich myśli, dotyka cię świętość. Dlatego, że oddałeś swoje życie Jezusowi. I to jest ten moment, kiedy świętość wynika z naszej pozycji. Ale jest też świętość praktyczna. Mamy dążyć do uświęcenia naszego życia. Mamy oddzielać się od zła. Mamy zwalczać wszelkie pokusy. Mamy zwalczać wszelkie złe strony naszego charakteru. To jest świętość praktyczna, która będzie stale wzrastać w naszym życiu. To nie jest świętość, którą można osiągnąć. Powiem wam, myślę, że też wielu starszych tutaj jest, że im dłużej chodzimy z Bogiem, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, ile nam jeszcze tej świętości brakuje. I życzę każdemu, żeby ta świętość i też sobie, żeby ta świętość wzrastała. I ona powinna wzrastać. To jest taki wzrost niedokończony. A kiedy będzie dokończony? No jest jeszcze świętość pełna, ale tą osiągniemy już w niebie. Tam już nie będzie potrzebny wzrost. Tam już będzie świętość dokonana. Tam będziemy uświęceni już pełnią świętości, która jest dla nas przeznaczona. A więc dążcie do pokoju, do uświęcenia, bez którego nikt nie może zobaczyć Pana. To mamy pierwszy kamień. Drugi kamień odnajdujemy też w 12 rozdziale, wersety 15 i 16. I tutaj czytamy tak. Uważajcie też, aby ktoś nie pozostawał z dala od Bożej łaski. Aby jakiś pnący w górę pęd z korzenia goryczy nie wywołał zamieszania i nie doprowadził do zarażenia się wielu. Dopilnujcie, aby nikt nie był rozwiązły lub bezbożny jak Ezaw, który za jeden posiłek oddał prawa do swojego pierworództwa. A więc kolejny kamień, kolejne lustro albo miejsce, gdzie możemy przejrzeć się, jak funkcjonuje na zewnątrz nasze życie. To, z czym się tutaj możemy zderzyć, to, co stanowi dla nas zagrożenie, to zgorzkniałość. Wierzcie mi, że nawet w życiu chrześcijanina ta zgorzkniałość może wzrastać.
Skąd ona się bierze? Ona się może brać z rozczarowania naszego sposobu życia, z rozczarowania słowem, z rozczarowania braku obecności Pana, z braku radości, z braku doznawania społeczności z innymi. Wiele jest tych punktów, gdzie to ta zgorzkniałość może wziąć swój początek. Ale my tutaj czytamy, że ona może wzrastać, a więc musimy ją zdiagnozować na wczesnym etapie, żeby temu zapobiec. I co więcej, ona może być zaraźliwa dla innych. I to już jest straszna tragedia, kiedy naszą zgorzkniałością zaczniemy częstować innych. A ci inni mogą się rzeczywiście nią zarazić. Więc mamy uważać, aby nie być z dala od Bożej łaski i pilnować, aby zgorzkniałość nie powstała w naszym sercu. Ale jest tu też wspomniany Ezaw, żebyśmy nie byli rozwiążli jak bezbożny Ezaw, który za jeden posiłek oddał prawa do swojego pierworództwa. A więc jakim był Ezaw? Ezaw był jednym z dwóch braci, pamiętamy, ale był człowiekiem, dla którego Boże sprawy, Boże dziedzictwo przestały mieć wartość. Że on się wychowywał w domu patriarchalnym, w domu, gdzie imię Boga było wzywane, w domu, nad którym było błogosławieństwo, w domu, nad którym była przyszłość, w domu, nad którym były doświadczenia Boże, w domu, do którego docierał rzeczywisty głos Pana, a jednak w jego życiu Boże sprawy przestały mieć wartość. Ja myślę, że on ich nawet nie negował, on je znał. On nawet nie mówił, że one przestały istnieć w ogóle, że Boga nie ma, tylko po prostu zmalał wymiar Bożej obecności w jego życiu. Tak się może stać w naszym życiu, kiedy troski tego świata będą na tyle wzrastały, albo pokusy tego świata, albo doznania tego świata, że one zaczną przykrywać Bożą relację w nas. Więc to był Ezaw, człowiek, który stał się bezbożny, czyli bez Boga. To spowodowało, że wyrzuciło go poza orbitę Bożej relacji. A kiedy zaczął o nią zabiegać, z płaczem chciał ją przywrócić, było już za późno. I to jest też dla nas takie, przypomnienie, a taka przestroga, że od Boga nie możemy sobie wziąć wakacji. Mówię teraz do każdego, ale być może nawet do młodszych ludzi, że nie ma czasu albo nie ma takiej możliwości, żebyśmy od Boga w naszym życiu na parę lat wzięli sobie wakacje. Bo teraz mamy karierę, teraz mamy pracę, teraz są dzieci, teraz są jakieś inne rzeczy. Te inne rzeczy są na pewno ważne. Bez tych innych rzeczy nie możemy funkcjonować. Do tych innych rzeczy też jesteśmy powołani. Ale od Boga nie możemy sobie wziąć wakacji. Kiedy bierzemy sobie od Boga urlop, to następuje to wyrzucenie poza orbitę jego relacji. I nie zawsze ten powrót z powrotem po czasie czy po latach będzie możliwy. A więc to był drugi kamień zapisany w 12 rozdziale. Przejdźmy teraz do 13 rozdziału, pierwszy werset. Odnajdujemy tutaj trzeci kamień. Pielęgnujcie braterską miłość. Ja bym dodał jeszcze pielęgnujcie braterską i siostrzaną miłość. Dokładajcie starań do tego, starajcie się, pielęgnujcie ją. To nie jest coś, co funkcjonuje samoistnie. Tak, to prawda, że te relacje braterskie czy siostrzane w Kościele, one są jak gdyby automatycznie, przez to, że funkcjonujemy ze sobą, że jesteśmy w jednym zborze, w jednym kościele, ale też i mówię w szerokim wachlarzu chrześcijaństwa, ale tutaj jest napisane, abyśmy pielęgnowali, to znaczy mieli to w ochronie, dokładali swoich starań. Kościół tak naprawdę to jest jak rodzina, jest ojciec, jest Bóg Ojciec, jest głowa Kościoła Jezus, są synowie i córki, bracia i siostry. I w zasadzie to jest cały model, jeżeli chodzi o hierarchię. Jest ojciec i są dzieci. Nie ma wnuków.
W naturalnym wymiarze każdy z nas ma wnuki. To nie znaczy, że Bóg zapomniał o niższych pokoleniach. Po prostu one nie funkcjonują jako relacja. W relacji jest ojciec i swoje dzieci. Nie ma wnuków, chociaż wnuki są błogosławieństwem. Wiemy, że w przypowieściach Salomona jest napisane, że wnuki są koroną starców, tak? Czy dzieci. Więc wnuki są wielkim błogosławieństwem. Ja dziękuję Bogu za swoje wnuczki. Ale w kościele jest ojciec i są synowie i córki. Nie ma też cioci, wujków, jakkolwiek innych powiązań. Więc pamiętajmy, że Kościół to jest rodzina, jest ojciec, który chce dawać swoim dzieciom relacje. I nasze relacje powinny odzwierciedlać te, które my też znamy z naszych domów. Wiemy, że jeżeli mamy braci, siostry takie w ciele, to nasze relacje są szczególne, tak? Odwiedzamy się, znamy się, pomagamy sobie. One są po prostu ciepłe. Pewne rzeczy nawet nie musimy mówić, bo rozumiemy je. Nawet kiedy ktoś jest w potrzebie, to jest automatyczne, jest oczywiste, że jeżeli brat, siostra, to mogą na nas liczyć. Myślę, że to jest zachęta do tego, abyśmy pielęgnowali tą braterską miłość w kościele na wzór zdrowego domu, zdrowej relacji domowej, którą mamy. Dlatego, że każdy z nas znalazł się w społeczności z Ojcem przez łaskę. I nie jest tak, że komuś wystarczyła drobna łaska, aby zostać chrześcijaninem, a ktoś jej potrzebował bardzo wiele, bo miał dziadowskie życie. Każdy z nas potrzebował tyle samo łaski. Dlatego, że każdy z nas był poza społecznością Bożą i każdy z nas był poza relacją z Bogiem. Każdy z nas potrzebował tyle samo łaski i nie ma znaczenia, jak wyglądało nasze życie przed, ale ma znaczenie, jak ono będzie wyglądało po nas, w czasie, kiedy już jesteśmy chrześcijaninami. Więc to był trzeci kamień. Czwarty zapisany w następnym wersecie, 13 rozdział, werset numer 2. Nie zapominajcie o gościnności. Dzięki niej niektórzy nieświadomi tego gościli aniołów. I znowu bardzo praktyczny wymiar, bardzo praktyczny kamień. Nie zapominajcie o gościnności. Tak w naszych czasach, w naszej rzeczywistości często gościmy się, pijemy kawę, zapraszamy. Tak, to jest taki podstawowy wymiar gościnności, który znamy. Ale odnosząc się do czasów biblijnych, ta gościnność była dużo daleko bardzo posunięta. Dlatego, że w dzisiejszych czasach mamy szybkie środki przemieszczania się, potrzebujemy się gdzieś znaleźć, to jesteśmy za 3 godziny, za 4, a za 6 to już na końcu naszego kraju. Ale kiedyś, kiedy Jezus chodził po ziemi, On fizycznie każdego dnia, zakładam, że każdego dnia korzystał z gościnności. Nie tylko Jezus, ale i apostołowie. Wyobraźmy sobie, uzmysłowijmy sobie, że przejście z Galilei, tam skąd Jezus pochodził, do Jerozolimy, to było 180 kilometrów piechotą. Nie jechał na osiołku, przynajmniej o tym nie czytamy, poza wjazdem do Jerozolimy, ale szedł i nie szedł sam, bo miał ze sobą 12 uczniów, a koło nich była jeszcze gromada innych uczniów. Była gromada kobiet, które też swoimi majątnościami udzielały mu wsparcia. Więc to była kawalkada ludzi i oni potrzebowali gościnności. Przynajmniej taka podróż, wyobrażam sobie, trwała dobrych parę dni, 180 kilometrów piechotą. To tak jakbyśmy dzisiaj chcieli zajść grubo za Częstochowę, a potem wrócić z powrotem. Więc ta gościnność, ona miała zupełnie inny wymiar. Te domy były otwarte i myślę, że dzisiaj też możemy się pokusić o to, aby nasze domy dla chrześcijan, szczególnie dla chrześcijan, były otwarte, dlatego że możemy przez to doznać błogosławieństwa. Ja wierzę, że kiedy Jezus chodził, apostołowie chodzili, ludzie, którzy ich gościli, doznawali błogosławieństwa. Takiego błogosławieństwa doznał też Abraham. On tu jest tutaj wspomniany, co prawda nie z imienia. Dzięki niej niektórzy nieświadomi tego gościli aniołów. Przykład Abrahama z pierwszej księgi rodzaju, mówi nam, że gościł 3 aniołów. Oni przyszli. Tam momentalnie, jeżeli przyszli,
On nie wiedział na początku, że to są aniołowie, tak zakładam, ale tam momentalnie była uczta, tam momentalnie był posiłek, tam momentalnie był zabity koziołek i tak dalej. I co się stało? Zobaczcie, przez tą gościnność Abraham miał wpływ na losy tego ówczesnego świata. Przez gościnność, przez otwartość swoich drzwi, a tak naprawdę jeszcze bardziej przez otwartość swojego serca. On miał wpływ, jako człowiek w relacji z Bogiem, miał wpływ na ówczesną sytuację, co się wydarzyło. Mało, że uratował ludzi, mógł być stawiennikiem, miał objawienie tego, co się wydarzy. Bądźmy i dzisiaj ludźmi wpływu przez otwarte serca, przez gościnność. Nawet jeśli byśmy nie gościli aniołów w swoim życiu, to na pewno możemy doznać z tego dużo błogosławieństwa. Ale gościnność to nie tylko kwestia udzielenia noclegu, ale to jest kwestia w ogóle otwartego serca. Może trzeba udzielić samochód, może trzeba kogoś przewieźć, może trzeba komuś poświęcić czas, może trzeba coś komuś zrobić, coś przewieźć, coś załatwić. Gościnność to jest styl życia, a nie pojedyncza czynność. Werset trzeci, 13 rozdziału pokazuje nam kolejny kamień. I tu jest napisane tak: pamiętajcie o więźniach, jakbyście sami byli więźniami, oraz o prześladowanych, ponieważ też jesteście w ciele. I ten werset znowu ma dla nas taki praktyczny wymiar, praktycznego chrześcijaństwa, praktycznego kamienia, który możemy postawić na swojej drodze. Pamiętajcie o więźniach. My dzięki Bogu żyjemy w miejscu, w kraju, w Europie w ogóle, gdzie tak namacalnie to my z tym nie mamy problemu. Nie słyszy się o tym, że ktoś poszedł do więzienia za wiarę u nas, przynajmniej w Polsce. Nie słyszy się, żeby ktoś był prześladowany w sposób jakiś tam taki dotkliwy. Ale mamy świadomość i wiemy o tym, że tego prześladowania na ziemi jest ogrom. I to, że my żyjemy w takim cichym zakątku świata, w takim dobrobycie, w takim pełnym bezpieczeństwie socjalnym, pełnym bezpieczeństwie też fizycznym, to nie stanowimy na tym świecie normy, ale bardziej wyjątek. Dlatego, że dziesiątki, setki milionów ludzi żyją w autorytatywnych krajach, są prześladowani, są mordowani. Oczywiście trudno nam, tutaj chrześcijanom, żebyśmy w tej chwili stali się, pojechali, nie wiem, do Afryki, do Korei, do Indii. Ale są organizacje, które się tym zajmują i dzięki Bogu tutaj za takie organizacje jak Open Doors, dzięki Bogu za takie organizacje jak Głos Prześladowanych Chrześcijan, jak wiele misji, które podejmują się tego, że my nie musimy tam jechać, że nasza obecność tam nawet nie tyle, że nie jest konieczna, ale że możemy tutaj na miejscu dołączać poprzez wspieranie tych organizacji, poprzez modlitwę za nich, poprzez czynny pomoc i przede wszystkim o pamiętaniu, bo tutaj pisze: pamiętajcie o więźniach. Ale miejmy też na względzie jedną rzecz, jak bardzo dzisiejszy czas się zmienia, jak bardzo dzisiejszy świat się zmienia. Wiemy to na podstawie ostatnich lat, że coś, co było niewyobrażalne kiedyś, staje się normą dzisiaj. I ja nie chcę tutaj snuć jakichś czarnokolorowych wizji, ale musimy mieć świadomość, że tą wolność i ten dobrobyt i taką bezpieczeństwo fizyczne, które mamy jako chrześcijanie, nie jest nam dany do końca naszego życia. Przynajmniej nie mamy tej gwarancji. Te prześladowania na świat będą przychodzić, bo o tym mówi Słowo Boże. Zło się będzie nasilać, bo o tym mówi Słowo Boże. I my mamy być przygotowani do tego, żeby wspierać tych, którzy doznają teraz krzywdy, ale też być świadomi i być czujni w naszym życiu. Szósty kamień zapisany w wersecie czwartym. Małżeństwo ma być otoczone szacunkiem przez wszystkich, a pożycie małżonków bez skazy. Bóg bowiem osądzi uprawiających prostytucję i cudzołóżników. I ten kamień wydaje się nam prosty z naszego chrześcijańskiego
punktu widzenia myślę, że większość z nas, czy wszyscy nie mamy problemu, żeby przede wszystkim to zaakceptować, a powtórę, żeby tak żyć. Ale musimy mieć świadomość, że to jest kamień, który położył Bóg. To Bóg ustanowił małżeństwo, to Bóg ustanowił relacje małżonków, to Bóg ustanowił rodzinę i ona jest otoczona świętością. I znowu żyjemy w świecie, kiedy presja innego standardu zaczyna coraz bardziej się nasilać. Więc nasza postawa w tym świecie jest ważna, aby ją reprezentować, aby podnosić to, od czego świat odchodzi, aby pokazywać, ale przede wszystkim przez własne życie. Bo tutaj jest taka myśl, że to jest skierowane do Kościoła. To nie jest skierowane, że to jest pogląd w tej chwili, że musimy walczyć z nim. Oczywiście my poprzez swoją postawę dajemy jasny sprzeciw, ale miejmy świadomość, że standard świata jest inny, a standard Boży jest inny. I my żyjemy według tego standardu. I w pierwszym liście do Koryntian, 5 werset, ja go nie będę wyświetlał, przeczytam go tylko, żeby nie zaburzać, chcę, żeby te kamienie zostały wam przed oczami, ale apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze takie słowa. W 9-10, to jest 5 rozdział, 9-10 werset i pisze tak, napisałem wam w poprzednim liście, że macie nie przestawać z ludźmi nierządnymi. O to, co mówimy. Nie miałem jednak na myśli nierządnych tego świata. Chciwców, chciwców, zdrajców, bałwochwalców. Gdybyście tych mieli unikać, musielibyście całkiem świat opuścić. I o co mi chodzi? Chodzi o to, że do Bożego standardu my jesteśmy powołani. I to jest amen i kropka. Natomiast przed światem mamy go reprezentować, a nie represjonować świat. Dlatego jeżeli się zaczniemy oddzielać, a czasami widzę taką tendencję, że zamykamy się we własnym gronie, zamykamy się w własnych społecznościach. Jeżeli będziemy unikać tego świata, to kto temu światu zaniesie Ewangelię? Kto temu światu zaniesie Ewangelię pisaną naszym życiem? Kiedy Jezus chodził po ziemi, on się spotykał z celnikami, z rzymskimi żołnierzami, z nierządnicami, ale nie po to, żeby adorować ich sposób życia, wręcz odwrotnie, żeby do ich życia zanieść swój sposób życia. I myślę, że to jest wyzwanie dla nas, że kiedy my w tym świecie widzimy wiele, wiele, wiele zła, wiele negatywnych, to my mamy temu światu właśnie wyjść i pokazać, że my żyjemy według innych standardów. Właśnie to jest ten moment, kiedy mają przyjść synowie i mają się zapytać, a dlaczego ty tak żyjesz? A dlaczego w twojej rodzinie jest tak? A dlaczego ty robisz to? I to jest miejsce, cudowne miejsce, kiedy możemy wtedy złożyć świadectwo. Kiedy będziemy świat unikać, kiedy będziemy szerokim łukiem obchodzić to zepsute społeczeństwo, to oni nigdy nie mogą nie usłyszeć Ewangelii. Dlatego apostoł Paweł tutaj mówi, że gdybyście mieli ich unikać, musielibyście całkiem być zabrani z tego świata. Bądźmy esencjonalni w swoich przekonaniach i miłościwi, pełni miłości dla ludzi, którzy są zagubieni w tym świecie, bo oni przede wszystkim potrzebują Chrystusa. A kiedy spotkają się z żywym Zbawicielem i kiedy spotkają się ze Słowem Jego, które ma moc przemieniać ich życie, dopiero wtedy może nastąpić uleczenie życia i sposobu, w jaki żyli. Siódmy kamień, zapisany w wersecie numer 5. Nie bądźcie przywiązani do pieniędzy. Zadowalajcie się tym, co posiadacie. Bóg przecież obiecał, nie porzucę cię, ani nie opuszczę. I znowu werset, który wydaje się prosty, czytelny, ale zachęcam, abyśmy mogli sięgnąć troszkę głębiej w jego treść. Przede wszystkim tu jest mowa o chciwości, bo przywiązanie do pieniędzy to jest chciwość. I pułapka, i chciwość jest pułapką, może być pułapką dla naszego życia, dla każdego życia. Problemem jest chciwość, ale chciwość nie wypływa bezpośrednio z pieniądza. Chciwość wypływa z serca.
Dlatego, że pieniądz jest neutralny. Pieniądz może czynić dobre rzeczy za pomocą pieniądza i może finansować złe rzeczy. I będziemy tego świadomi, że to nie pieniądz jest przeszkodą. Przeszkodą jest stopień chciwości w sercach człowieka. Dopiero miłość do pieniądza jest grzechem, jest korzeniem wszelkiego zła. Tak? To jest napisane, nie będziemy tego czytać, ale w liście do Tymoteusza. Korzeniem wszelkiego zła nie jest pieniądz, tylko jest miłość do pieniądza. Pieniądz może funkcjonować, a w zasadzie finansuje budowę Bożego Królestwa. Wyobrażacie sobie funkcjonowanie zboru bez pieniędzy? Bez rachunków, bez zakupu sprzętu, bez elektroniki? Przecież nie finansujemy tego za złe pieniądze. My to finansujemy za pieniądze. One służą dobre rzeczy, ale mamy świadomość, że mogą też finansować złe rzeczy. To tak jak taki bardzo prosty przykład, jak nóż w kuchni. Nożem w kuchni możesz nakroić chleb, aby nakarmić biednego, głodnego. Ale możesz też komuś zrobić krzywdę i zadać ranę. Zależy, do czego to użyjemy. A więc chciwość jest pułapką dla naszego życia, a ta pułapka wypływa z naszego serca. My mamy nad pieniądzem panować, a nie panować, dać pieniądzowi nad naszym życiem. Kiedy Jezus, słuchajcie, taka jedna uwaga, kiedy Jezus chodził po ziemi, on nie był ubogi. On miał zaspokojone absolutnie wszelkie potrzeby. Wiecie, kiedy Jezus był ubogi? On stał się ubogi na krzyżu, kiedy został obdarty z wszystkiego. Dopiero wtedy nie ma świadectwa, że Jezus był ubogi za życia. On miał bogatą szatę, on miał skarbnika, który mało że podkradał, to jednak zarządzał tymi pieniędzmi. On miał zaspokojone wszelkie swoje potrzeby. A jeżeli mu czegokolwiek brakowało, to poprzez Ojca z nieba dodawał mu w postaci pieniędzy, które wyciągał z rybki, rozmnażał jedzenie. Każda jego fizyczna potrzeba została napotkana i rozwiązana. Nie ma ani jednej potrzeby, którą Jezus cierpiał z powodu braku finansów. Bóg otwierał przed nim swoje zasoby nieba już tutaj na ziemi. Ale na krzyżu stał się ubogi po to, abyśmy zostali ubogaceni. O tym warto pamiętać. Kolejny kamień, ósmy już. Musimy przyspieszyć chyba troszkę. Werset siódmy. Pamiętajcie o waszych przewodnikach, którzy wam zwiastowali Słowo Boże. Rozpatrując koniec ich drogi, życiowej drogi, naśladujcie ich wiarę. I znowu, jako minimalny komentarz chciałem otworzyć list do Efezjan, w którym list do Efezjan, trzeci rozdział, 14-15. Dlatego zginam moje kolano przed Ojcem, od którego wszystkie ojcostwo pochodzi na niebie i na ziemi, wywodzi swoje imię. Ojcostwo, duchowe ojcostwo. Pamiętajcie o waszych przewodnikach, którzy wam zwiastowali Słowo Boże. Koncepcja ojcostwa pochodzi z nieba. Bóg ustanowił koncepcję ojcostwa. I to w dwóch wymiarach. W wymiarze fizycznym, jako rodzina, ojciec, dzieci i tak dalej, ale także w wymiarze duchowym. I każdy, zakładam, że każdy, jak tutaj siedzi, ma jakiegoś ojca duchowego. I mówię teraz o tym ojcostwie duchowym, tak jak tutaj możemy czytać. Ja dziękuję Bogu, że moi rodzice duchowi zasiadają na tej sali. Nie ma taty, ale jest mama. Oni świadczyli mi słowo i ono doprowadziło mnie do żywej wiary. I dobrze jest pamiętać o swoich ojcach duchowych. Dobrze im błogosławić. Ale też pamiętajmy, że sami mamy być ojcami dla innych. Dlatego, że ojcostwo duchowe to nie jest tylko przyjęcie tego błogosławieństwa, ale to jest też byciem ojcem dla innych. Dlatego, że prokreacja, życie polega na tym, że jesteś ojcem, że masz ojca i sam jesteś ojcem. I to, co wzięliście, darmo przekazujcie. Dlatego mało, że powinniśmy pamiętać o swoich ojcach duchowych, aby ich błogosławić,
to też się zastanowić, czy ktoś do mnie mówi Ojcze Duchowy. Czy masz takie osoby w życiu, kto mówi do ciebie Ojcze, Matko Duchowa, doprowadziłeś mnie do żywej wiary. To jest ważne, dlatego że Bóg to zaplanował, aby właśnie tak się to rozchodziło, dlatego że wszelka koncepcja ojcostwa pochodzi z nieba. Mamy szanować swoich ojców, a dzieci zradzać. I na tym polega rodzina. Mieć ojca i być ojcem czy matką, to jest tożsame. Więc pamiętajcie o waszych przewodnikach, którzy wam zwiastowali Słowo Boże. Rozpatrując koniec ich życiowej drogi, naśladujcie ich wiarę. I nie chodzi tu o to, że masz być kopią życia swoich ojców duchowych. Każdy ma swoją drogę życiową. Możesz mieć własne poglądy, możesz mieć własny obraz pewnych rzeczy, ale masz naśladować nie ich życie, ale ich wiarę. Dlatego, że to ta wiara doprowadziła ciebie do życia. I to jest ważne, naśladować ich wiarę, rozpatrywać, brać też to, co dobre z ich życia, widzisz, a poprawiać to, z czym się być może nie zgadzasz. Dziewiąty kamień znajdujemy w 9 wersecie i jest tutaj napisane tak, kolejny kamień na naszej drodze. Nie pozwalajcie się zwodzić różnorodnym, obcym naukom. Dobrze jest wzmacniać serce łaską, a nie przepisami o pokarmach. Tym, którzy ich przestrzegali, nie przyniosły one korzyści. I znowu, na poziomie kościoła, pierwszego kościoła, największe zagrożenie, które dotykało, to był legalizm. Czyli wprowadzenie z powrotem przepisów żydowskich, próby wprowadzenia z powrotem przepisów żydowskich do kościoła. I apostołowie walczyli z tym z całą stanowczością. Nie zgadzali się, obnażali to, wykluczali jakkolwiek. Ale myślę, że pewne formy legalizmu, pomimo że nie w postaci takie, jak tam są opisane, do nas docierają, ale my sami sobie czasami tworzymy podstawy legalizmu. To możesz, a tego nie możesz. To powinieneś robić, a to nie powinieneś robić. I ja nie mówię teraz, że mamy się nie trzymać standardów życia, tylko mówię o tym, żeby z tych standardów życia nie tworzyć barier legalistycznych dla naszego życia. Dlatego, że nasza świętość nie jest owocem prawa, jakiegokolwiek prawa, ale łaski. Jeszcze raz to powtórzę. Nasza świętość, a przez to świętość innych ludzi, nie jest owocem prawa, ale jest owocem łaski. I pamiętajmy o tym zawsze, zanim będziemy komuś mówić, że to może, a to nie może, to powinien, a to powinien. Na temat legalizmu wiele czytamy w listach, nie będę się tam rozwodził. Ale chciałem zwrócić jeszcze na jedną uwagę, dlatego że jest tutaj napisane różnorodne obce nauki. Dzisiaj wszyscy korzystamy z internetu. Tak, dzisiaj to nabożeństwo, dzięki Bogu, jest też nagrywane, poprzez internet może się rozchodzić. To jest w ogóle niesamowite, jak ogromne narzędzie Kościół do rozwoju dostał w postaci internetu. Dzisiaj nagrane nabożeństwo, jutro jest dostępne na całym świecie. Na całym świecie oczywiście, który ma dostęp do komputera, komórki, czegokolwiek. Ale jest to też zagrożenie, dlatego że internet znowu jest neutralny. Tam jest magazyn dobra, może być magazyn dobra, ale może być magazyn i jest ogromny magazyn śmieci. I musimy być tego świadomi, że to jest rzeczywistość, w której żyjemy. Nie ma sensu się obrażać na rzeczywistość, nie ma sensu wyłączać czegokolwiek, nie ma sensu, dlatego że to i tak istnieje. To, że się zamkniesz w piwnicy i odetniesz od światła, nie znaczy, że na zewnątrz to światło i inni ludzie funkcjonują. Ale jakie jest wyjście? Dlatego wyjściem jest wzmacniać się, być trzeźwym duchowo, aby umieć rozsądzać, co jest dobre i co jest dla ciebie pożyteczne. Bo nie wszystko w internecie, to co nazywa się chrześcijańskie, jest chrześcijańską nauką. A nawet nie wszystko, co dla ciebie jest ważne, musi być ważne dla kogoś innego. Dlatego nie ma, tak jak powiedziałem, powtórzę to, nie ma sensu odłączać tych guzików, dlatego że żyjemy w świecie cyfrowym. To jest powszechność i sami z tego korzystamy.
ale wzrastajmy, bądźmy silni i bądźmy trzeźwi do tego, żebyśmy umieli to rozsądzać i definiować, że to jest dobre, a to jest niedobre. To mi daje życie i to jest dobry owoc, a to mi życia nie da i to jest śmieć. I wyłączam to i nie będę tego czytał. W Ewangelii Mateusza, nie będę ją tutaj czytał, jest taka przypowieść o konkolu, którą Jezus opowiada. I tam jest napisane, że było pole pszenicy, tak, i przyszedł nieprzyjaciel i rozsiał konkol i ten konkol tam wzrosnął i był problem. Ale tam jest takie jedno zdanie, które bardzo dotyka moje serce, że kiedy ludzie spali. Nieprzyjaciel przyszedł, kiedy ludzie spali. Wtedy, kiedy ludzie spali, wtedy, kiedy my śpimy w naszym domu, wtedy, kiedy Kościół śpi, kiedy jest uśpiony duchowo ktoś, przychodzi nieprzyjaciel i zasiewa konkol. I być może to jest w pierwszym momencie niewidoczne, być może to nie robi żadnej straty, coś tam zostało posiane, ale budzimy się w pewnym momencie i widzimy, że ten konkol już zaczyna dominować pszenicę, że jak to mówią rolnicy, zaczynają zagłuszać, to znaczy pobierać środki do życia z ziemi, zabierać słońce, robić cień i tak dalej. I to jest prawda duchowa dotycząca naszej czujności, że rozwiązaniem tego, żeby nie pozwalać się zwodzić, nie jest to, żeby się wyalienować i pozamykać gdzieś, ale być na tyle trzeźwym i na tyle silnym duchowo, aby umieć rozsądzać, co jest pszenicą, a co jest konkolem. I my nawet nie jesteśmy w stanie ograniczyć rozsiewania tego konkolu, bo ten konkol jest rozsiewany obecnie po świecie pełnymi dłońmi, ale my możemy ograniczyć jego wzrost, dlatego że zdefiniujemy go na poziomie ziarna, a nie kiedy już będzie wyrośnięty. Dlatego że koniec tej historii, Jezus mówi, że nie da się teraz usunąć konkolu, żeby nie uszkodzić pszenicy i on musi rosnąć już do zebrania żniwa. Więc nie pozwólmy, aby ten konkol odbił w tym polu, aby ten konkol wzrosnął, ale na poziomie ziarna umiejmy definiować, co przynosi życie. Werset 15, to jest 10 już kamień. Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę uwielbienia, to znaczy owoc warg wyznających Jego imię. I znowu tutaj króciutki wers zapisany w pierwszym liście Piotra, który definiuje, kim my jesteśmy przed Bogiem. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. A więc jesteśmy ludem, który ma głosić chwałę Boga, który ma rozgłaszać, dlatego że powszechne kapłaństwo dotyczy nie tylko grupy uwielbiającej, nie tylko pastora, nie tylko starszych tego zboru, ale ciebie i mnie, każdego. Każdy z nas jest odpowiedzialny, aby chwała dla Boga mogła być zanoszona. Rola uwielbienia, czy to na nabożeństwie, czy w moim osobistym życiu, sprowadza się do tego, że przychodzisz przed Boży tron nie z byle czym, ale z tym, co Bogu jest miłe. Czyli z chwałą, z uwielbieniem, wywyższeniem, czcią. I to dotyczy całego naszego ciała. To dotyczy ducha, postawy duszy i postawy ciała. Nawet uwielbienie w duchu i w prawdzie to też owoc warg. To nie jest owoc zamkniętych ust. Tutaj mamy napisane, przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę uwielbienia, to znaczy owoc warg. Czasami ktoś powie, a ja tam uwielbiam po swojemu w kątku, po cichutku. Ale owoc warg to nie jest to, co się dzieje wewnątrz. Owoc warg to jest to, co wychodzisz. To jest proklamacja słowa, to jest wywyższenie jego imienia. To jest owoc warg. I to musi wychodzić z nas. Dlaczego? Dlatego, że Bóg to zaplanował. Dlatego, że kiedy stwarzał Bóg świat, to nie pomyślał sobie, żeby stworzyć tam rybki i wodę, ale on wypowiadał słowo, dlatego że słowa mają moc. I dlatego, kiedy my je zwiastujemy, kiedy zwiastujemy je w namaszczeniu, kiedy zwiastujemy je przed Bożym tronem, one mają swoją wartość. Werset 16.
To 11 już kamień. Nie zaniedbujcie też dobroczynności wzajemnej i wzajemnej pomocy, gdyż takie ofiary podobają się Bogu. A więc dobroczynność, wzajemna pomoc i tak dalej. Najczęściej łączy się nam to ze składanymi datkami. Ale chcę powiedzieć tylko jedną rzecz. Kiedy składamy naszą dziesięcinę, to to jest coś, co należy się Bogu. Jest w Biblii napisane, że dziesięcina jest własnością Pana. Więc nie błogosławmy pieniędzmi Pana, innych ludzi, tylko swoimi pieniędzmi. Bo dopiero poza dziesięciną zaczynają się datki i ofiary. To jest dzisiaj dla nas wyzwanie, dla każdego z nas, abyśmy podeszli do sposobu błogosławienia czy to Boga, czy innych ludzi na sposób biblijny. I rozdzielili te dwie rzeczy. I ostatni kamień, 12 już, zapisany w 17 wersecie. Bądźcie posłuszni i ulegli swoim przewodnikom. Czuwają oni nad waszymi duszami i zdadzą z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie z narzekaniem, bo to nie wyszłoby wam na korzyść. A więc bądźcie posłuszni i ulegli swoim przewodnikom. I mówiliśmy tutaj o ojcostwie duchowym, o tym, kto doprowadził nas, jeżeli tak było, do żywej wiary z Bogiem, ale mamy też tutaj o takim ojcostwie na co dzień, czyli tym dzisiejszym. My funkcjonujemy w Kościele, jesteśmy powołani do życia w Kościele, jesteśmy członkami Kościoła i Bóg zaplanował, że Kościół ma być Jego reprezentacją tutaj na ziemi. Jezus jest głową Kościoła. Ale ten Kościół Jezus zaplanował. On go zaplanował w jakiś sposób. On nadał mu strukturę i nadał mu hierarchię. I w liście do Efezjan, 4 rozdział 11, czytamy tak. Jezus, Pan Kościoła, nie jakiejś grupy wierzących, konkretnie Pan Kościoła, powołał apostołów, proroków, ewangelistów, pastorów, nauczycieli. To są ludzie, którzy są w Kościele w urzędzie. I my jako ludzie, my jako członkowie, jako ci, którzy funkcjonują w Kościele, nie jesteśmy powołani do tego, żeby ich rozliczać. My możemy rozliczać siebie za to, do czego my jesteśmy powołani. Nie bierzmy się do rozliczania innych, bo Bóg będzie rozliczał każdego, kogo powołał. Czy to powołał cię do takiej służby, czy do innej służby, On cię rozliczy. Ale On nie ustanowił cię swoim namiestnikiem, żebyś ty rozliczał innych. To jest bardzo ważne, abyśmy nie wchodzili w kompetencje tam, gdzie Bóg nas nie zaplanował. Bóg zaplanował, aby Kościół prowadził pastor. Bóg zaplanował, aby mu pomagali starsi. Aby ci, którzy są w urzędzie, czy to w prorockim, apostolskim, ewangelisty, czy nauczyciela, funkcjonowali na swoich miejscach. Ale każdy z tych osób, kiedy został powołany przez Boga do pełnienia swojej służby, na niego też została złożona brzemię odpowiedzialności za to, co robi. Więc funkcjonowanie, bądźcie posłuszni i ulegli swoim przewodnikom, dotyczy funkcjonowania naszego takiego na co dzień. Dzięki Bogu, że Kościół ma strukturę, dzięki Bogu za to, że Kościół ma pastorów, bo to są ludzie, którzy biorą na swoje plecy potężny ciężar prowadzenia Kościoła, szczególnie w dzisiejszych czasach i my jesteśmy do tego, żeby ich wspomagać, a nie ich rozliczać za to. Poza tym jako wierzący mamy funkcjonować w autorytecie, ale i pod autorytetem. I znowu tylko wspomnę sługę setnika, który był chory i kiedy setnik przyszedł do Jezusa i prosił go, a setnik odpowiedział mu, poślij tylko słowo, znamy tą historię, to wykazał się potężną wiarą jako Rzymianin, jako obcy przymierzu i kiedy powiedział, że wystarczy mi twoje słowo, dlatego że ja funkcjonuję też pod autorytetem i z drugiej strony jestem autorytetem dla wielu. Czyli odnalazł się w pewnej strukturze, a Jezus mu odpowiedział, dawno takiej wiary nie widziałem. Żeby takiego, to nie chodzi o to wiary, chodzi o zrozumienie funkcjonowania Bożego Królestwa. My mamy funkcjonować w autorytecie, który dał nam Bóg do tego miejsca, gdzie jesteśmy, ale i pod autorytetem tam, gdzie nas postawił. I pamiętam, kiedyś czytałem biografię
takiego wielkiego Bożego męża, który już odszedł do Pana Derka Prince'a i on, znacie pewnie wiele faktów z jego życia, ale bardzo mnie dotknęło, kiedy on napisał, on jeździł po całym świecie i usługiwał wielu, wielu milionom ludzi, ale mówi, gdziekolwiek przyjeżdżał na dłuższy czas, to on się zapisywał do lokalnego kościoła i funkcjonował pod lokalnym autorytetem pastora. W tym zakresie, w jakim miał. Prowadził służbę całoświatową, bo jeździł po wszystkich kontynentach, ale jeżeli siedział czy w Afryce, czy w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w jakimś innym miejscu dłuższy czas, to funkcjonował pod autorytetem lokalnego kościoła, który być może nawet z punktu widzenia duchowego mu nie urastał, przepraszam, że tak powiem, do pięt. Ale zrozumienie autorytetu i zrozumienie funkcjonowania w tym autorytetu było dla tego człowieka kluczowe. Tak 12 kamieni, słuchajcie, jest z czego wybierać. W zasadzie nie powinniśmy wybierać, tylko brać każdy i zastanawiać się w naszym życiu, jak to funkcjonuje. Zachęcam was do tego, bo myślę, że to jest słowo, z którym każdy z nas powinien się spotkać, przejrzeć, zweryfikować. Dlatego, że to, że my jesteśmy dziećmi duchowymi i że mamy Ojca w niebie, to jest ten wewnętrzny ślad. I kiedy ktoś nas nie zna, a popatrzy na nas, to on o tym nie wie. To jest nasza głęboka relacja nawrócenia się, obrzezania naszego serca, zbawienia. I to są te kamienie wewnętrzne, te, które zostały w Jordanie, które zostały zalane wodą i ich potem już nie było widać. Ale dzisiaj mówimy o kamieniach, o tych drugich kamieniach, które z tego samego źródła, to jest bardzo ważne, z tego samego źródła, z tego samego cudu wydarzonego, zostały wyniesione na brzeg. I myślę, że na brzegu naszego życia one powinny być składane. I przejrzyjmy się w nim. Jeszcze jedna rzecz, która dotyka mnie właśnie w tej historii, bo tam jest napisane, że te kamienie, które zostały w tej wodzie, w Jordanie, tam jest napisane i one tam są do dziś. I kiedy sobie to przeczytałem, i one tam są do dziś, czego nie można powiedzieć o tych kamieniach na brzegu, bo jakbyśmy przyjechali nad Jordan, na to miejsce, gdzie była przeprawa, to na pewno byśmy ich nie znaleźli. No nie ma takiej możliwości. Tam ich nie ma już. Dlatego, że nie ma już tego narodu, już tych ludzi nie ma. Ale te kamienie wewnętrzne, dlatego, że życie trwa dalej w niebie. I one, ta relacja, te kamienie, które symbolizują związek z Bogiem, one nigdy nie utracą swojej ważności. Bo nawet kiedy ty odejdziesz z tego świata, kiedy odejdzie twoje ciało, to twoja relacja z Bogiem pozostaje. I te kamienie utrzymują świadectwo życia z Bogiem. Natomiast te zewnętrzne kiedyś się skończą, tak? One są teraz ważne, powinniśmy o nie dbać, powinniśmy je pielęgnować, powinniśmy je składać po to, żeby ci synowie, te córki, którzy będą przechodzili, ci przechodnie, ktokolwiek mógł zapytać, a dlaczego to, a dlaczego tamto, a na jakie świadectwo to? Bądźmy otwartą Ewangelią dla innych ludzi, bo myślę, że w dzisiejszych czasach samogłoszenie bez świadectwa dawania swojego życia już niewiele znaczy. Ludzie są przesyceni słowem, takim, 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 ale weryfikacja tego życia, kiedy potem przychodzi, no niestety inaczej wygląda, więc tak jak kiedyś mnie osobiście dotknęło przemienione życie, które spotkałem w postaci moich duchowych rodziców, chciałbym, żeby ktoś we mnie, czy wiele osób widziało też to przemienione życie. Aby w twoim i w moim życiu na zewnątrz występował znak, a przez to nasz Bóg mógł być wywyższony i uwielbiony. Panie, tobie dziękujemy za to słowo. Ja się tak modlę, Panie, aby ono wykonało pracę w moim życiu i życiu każdego z nas. Dziękuję Ci, że Ty powołałeś nas do swojej społeczności, że Ty cudownie zbawiłeś nas, czy cudownie oczyściłeś. I Ty obrzezałeś swoim duchowym obrzezaniem moje serce i serce każdego z nas. Ale modlę się teraz, Panie, aby te zewnętrzne oznaki funkcjonowania w chrześcijaństwie zawsze stały przede mną, aby były mi położone na oczach. Tam, gdzie Panie jeszcze potrzebuje wprowadzić korektę, tam, gdzie potrzebuje wprowadzić zmianę, abyś mi Duchu Święty w tym pomagał. Ja błogosławię to słowo na sercach moich sióstr, braci,
aby ono wydało obfity owoc, aby imię Pana mogło być wywyższone nie tylko przez to dzisiejsze głoszenie, ale przede wszystkim przez nasze życie, aby wiele, wiele synów i córek mogło przyjść i powiedzieć, a na jaki to znak, a dlaczego tak, abyśmy mogli zaświadczyć przede wszystkim swoim życiem, że dobry jest Pan, który powołał nas do życia i Jemu niech będzie wieczna chwała. Amen.